Witam wszystkich bardzo gorąco oraz serdecznie na kanale Sway Play. Dzisiejszy odcinek jest z Wiedźmina 2, a dokładnie z moda, który nazywa się Pożegnanie Białego Wilka. Jest to wydanie w pełni fanowskie i ja się nie mogę doczekać, aż się do tego dobiorę, bo jest to moja pierwsza rozgrywka, więc jakby będziecie mieli 100% pierwsze wrażenie z mojej strony. Ten odcinek też na pewno będzie się różnił od tych... Weźmy normalny. Ten odcinek na pewno też się różni od moich normalnych odcinków, takich jak, nie wiem, ciekawostki, bo tam jednak wszystko mam zaplanowane, co zamierzam zamieścić w filmie, a tutaj, no, będzie to bardziej taki wychillowany, że tak powiem, odcinek. Mam nadzieję, że ta forma też się Wam będzie podobała. Myślę, że na samym początku tutaj warto zaznaczyć, że mnie nie interesują żadne tam Team Tris, Team Yennefer. Ja każdą z tych postaci, każdą jedną z tych kobiet lubię na swój własny sposób. I mimo tego, że przeważnie w mojej osobistej rozgrywce nie wybieram Yennefer jako partnerkę dla Geralta, to nie znaczy, że jej nie lubię. Nie, to chodzi o to, że według mnie oni nie pasują do siebie aż tak bardzo, jak mogliby twierdzić inni. I tak, zanim znajdzie się jakaś tutaj nadgorliwa osoba, która mi zaraz wytknie, bo ty na pewno nie czytałaś i co, tam nic nie wiesz. Nie, czytałam całą serię, czytałam wszystkie książki, niemniej jednak mam prawo, żeby mieć swoją własną opinię na temat Yennefer i po prostu... No tutaj, nie wiem, zobaczymy, jak to będzie zrobione w ogóle w tym modzie, czy dalej Yennefer będzie taka trochę wredna dla Geralta. Mam nadzieję, że nie. I ja nie będę też jakoś mocno tego przeżywać, że to nie jest wybranka, którą ja bym wybrała. No ale nie ma co narzekać, trzeba po prostu grać. Tak więc, tak to wygląda. No, wygląda to dobrze. To jest taka, no, od razu widać, że jest to fuzja Wiedźmina 2 z Wiedźminem 3. Ale biorąc pod uwagę, że jest to dodatek w pełni fanowski, zrobiony przez fanów i oni nie mają takiego budżetu, jak normalne ma studio, no to i tak jest to doskonałe. Oczywiście, nie ma tutaj dubbingu, no takiego głosu jakby podłożonego, wszystko trzeba czytać. Zaczynamy w tej samej lokacji, co Wiedźmin 3. W sensie, tak samo się zaczyna jak Wiedźmin 3. Ja jeszcze nie za bardzo wiem, o co tutaj chodzi. Porozmawiaj. Lepiej jej nie budzić. No dobrze, nie będziemy jej budzić w takim razie. Ja muszę też przyznać, że jest to pierwszy raz, kiedy ja mówię tak w 100% serca na bieżąco, więc możecie słyszeć w tle różne głosy, takie jak, nie wiem, mój pies, który lubi sobie potuptać po panelach. Geralt. Mrr. Okej, co my mamy tutaj właściwie zrobić? Coś... Zejdź na dół. Jestem w stanie nawet się pokusić o stwierdzenie, że te Kermoren wygląda na bardziej zadbane niż to z Wiedźmina 3. Choinka, o Boże! Ciri i Yen się postarały. Badel wygląda uroczo. Też tak sądzę. Ciężko mi jest się przestawić na ten... taki system trochę... zaczerpnięty z Wiedźmina 2, bo już nie pamiętam, kiedy ostatni raz grałam w ogóle w Wiedźmina 2, wieki temu. Wiem, że może Wam się wydawać, że trochę się szamotam w tym wszystkim, co tutaj robię, no ale pewnie tak właśnie jest, bo ja po prostu nie potrafię się jeszcze przyzwyczaić do tej formy. No otwórz te drzwi, Geralcie. O, Nenekę, ona występowała w książkach. Oho. Geralt nie wygląda na zadowolonego. Zakasaj rękawy. Jest i Lambert. Wiecie co, nawet szczerze mówiąc, nie wiem, ile dokładnie godzin trwa ten dodatek. Jak minęła podróż, kto stąd przyjechał. Nie wiem, na jak długo będę miała zajęcie i nie wiem też, ile pojawi się odcinków. Właściwie to sama zastanawiam się jeszcze nad formą, czy ja mam pokazać Wam tylko takie jakby pewne momenty,
a resztę chcecie sobie przejść samemu, czy samej, czy chcecie kompletny gameplay od deski do deski, od samego początku do samego końca, bo ja jestem w stanie to zrobić. Dla mnie to nie jest problem, bo ja i tak w to będę grała, więc nagrywając i mówiąc do siebie, tak jakby w pokoju, to nie jest aż taki duży problem. O Jezus, nie przeczytałam, co ona mówiła, pogadałam. Co oczywiście. Tak, z tą brodą to prawda, bo ten książkowy Geralt raczej zawsze unikał noszenia brody zarostu. A, ja nie chcę zmieniać tej brody, ja chcę zobaczyć, czy są jakieś opcje. Nie, ja nie chcę, nie, zrezygnuj. Ojej, było blisko, już bym wczytywała. Ja jednak wolę tego Geralta w brodzie, no i jak zwykle mój piesek tupta, przepraszam was. A więc jesteś Skeirą, o Boże! No, chociaż patrząc na ten odcinek, co nagrywałam o ciekawostkach z Kermoren, to tam się coś dziwnego między nimi zadało, bo Keira została. Lamberta nie było, nie wiem. Jak ktoś oglądał, to wie. No. Tu się muszę zgodzić. Myślę, że będzie mi trochę przykro, jak będzie Triss przy tym wszystkim. I będzie patrzała na to wesele, no ale to tylko gra, więc nie ma co się spinać. Nie wiem, napiszcie mi, co wy o tym wszystkim sądzicie, o tej całej walce, bo musicie przyznać, że wynikła z tego niezła taka... Gracze zostali naprawdę mocno podzieleni po tych wszystkich opcjach romansowania. Myślę, że już w tej chwili jestem w stanie powiedzieć, że moderzy bardzo dobrze potrafili ująć ten taki trochę... jakby styl Wiedźmina, który przedstawił nam CD Projekt Red. Oj, to nie było miłe. No ale czego można było się spodziewać po Lambercie? Zawsze miał jakiś zatarg z Triss. Proszę bardzo, jest i Regis, nasz ulubieniec. Jakim krukiem? O czym on mówi? I zdaję sobie sprawę, że te moje przerwy w mówieniu mogą być trochę dziwne, no ale ja też nie chcę sztucznie przedłużać, jeżeli nie mam nic ciekawego do powiedzenia, a poza tym to może ktoś w to nie grał i chce zobaczyć, jak wygląda fabuła tego moda. Więc tutaj jest dużo czytania, no bo tutaj nie ma dubbingu, więc ja nie za bardzo wiem, co ja mam zrobić, czy ja mam mówić przez cały czas. Jeżeli tak, no to dajcie mi jakąś podpowiedź. Jeżeli mam... być cicho, bo chcecie sobie w spokoju przeczytać. Może nawet wychillować się troszeczkę. Te odcinki będą prowadzone tak na spokojnie, na przykład, nie wiem, macie chwilę czasu po pracy czy po szkole i chcecie sobie pooglądać, poczytać. No i w takiej formie mniej dynamicznie to będzie prowadzone. Jeżeli jednak chcecie, żeby tutaj trochę więcej edycji, jakichś śmiesznych stawek dać, no to... jeżeli będzie taka inicjatywa, no to ja mogę gadać, mogę wstawić więcej edycji. Jednak myślę, że to będzie taka fajna odskocznia, bo w końcu jest to takie nostalgiczne pożegnanie Białego Wilka i należy się temu odpowiedni klimat, odpowiednia uwaga. Regis jak zwykle ma swoje mądrości. Czy wszystko musi do czegoś zmierzać? Bywają chwile, gdy o rzeczach ważnych się nie myśli. No coś w tym jest. Coś w tym jest. Tak mnie teraz naszło, że chyba muszę zrobić jakiś dokładniejszy research, bo ja dosyć mało wiem o tym dodatku. I tak myślę sobie, tak patrząc na tego Regisa, no kiedy powstał pomysł na ten na stworzenie tego moda, tak? Na scenariusz w szczególności, no bo mamy Regisa, który ma wygląd z trójki, więc musiało to chyba powstać po wyjściu dodatku. Chociaż ja i tak cały czas zapominam, że to było wieki temu i... nie wiem. Ja mam wrażenie, że Krew i Wino było wydane wczoraj i cały czas jakaś taka nostalgia mnie chyba łapie, nie wiem. No w każdym razie myślę, że to było bardzo długofalowa taki zamysł, który zaangażował twórców na długie lata.
Eska sobie tutaj zamiata. Nie chce z nami gadać, niestety. O, można. O, co to jest? A, światełko. Nie no, nie będziemy mu gasić, bo nie będzie nic widział. Tak tuptając sobie w tym klimacie Wiedźmina dwójki, aż mi naszła ochota, żeby ją przejść. Już nie pamiętam, kiedy ja ostatni raz to grałam. Wieki temu. Nie można wyjść, drzwi zamknięte. No trudno. Fuj, szczury. Przedmioty fabularne. Pomarańczowa podświata na skrzynią oznacza, że znajdziesz w niej bardzo ważne przedmioty fabularne. Szczegóły obrony Kermoren. Weź wszystko. A jak ja to mogę przeczytać? Jest jakiś inwentarz? Jest. Okej. O, ciekawe. Ja już widzę, co to jest. To jest plan obrony przed dzikim gonem w bitwie o Kermoren. Bardzo ciekawe. Co to jest ta zielona kropka? Ja nie wiem. Może tu na górę trzeba wejść? Ktoś tu stoi. No to ma sens. I nikogo tutaj nie ma, czyli jednak jestem jakimś, no, debilem. I źle rozumowałam. Nie wiem, co to oznacza. Wcześniej tą zieloną kropką jarzył się Regis. I inni nasi przyjaciele oczywiście. Nie, jakieś duchy może tutaj są w tym Kermoren. Dobra, jesteśmy w kuchni. Co to jest? Lista brakującego jedzenia. Sześć Saren, Eskal, Geralt, Lambert. Mendel, zajęcy. Boże, jaki oni mają apetyt. Sześć Saren dla trzech osób? A nie, czekaj. To jest... Czy to jest lista tego, co oni sobie zażyczyli, żeby zjeść, czy tam wypić? Czy to jest zadanie, które mają przydzielone? Że mają to przynieść, czy przygotować, czy załatwić cokolwiek? Habadzibadło. Ja z tego, co słyszałam, to jest jakieś nawiązanie też do czegoś tam, ale ja nie wiem do czego, przyznam się szczerze. Chciałabym to sprawdzić, a teraz nie będę tego robić. Bezwłocznie zgłosić się do mnie, kiedy ktoś coś przyniesie lub zrobi. Aha, czyli to jest raczej jasne, że to są rzeczy, które mają przygotować. Dziwne, żeby goście musieli wszystko przygotować na wesele. Chociaż w sumie oni są tak bliscy sobie wszyscy, że... Może taka moda w wiedźmińskim świecie, że to goście przygotowują wesele, nie para moda. No tak, była też na tej liście nalewka z mandragory dla Regisa, czy raczej przygotowana przez Regisa, a my dobrze wiemy, że to jest przecież jego ulubiony napój. Zagoniłeś się z kadrobą. No tak. To nie mogło być łatwe zadanie. O, i już widzę teraz, że Jaskier nie ma wyglądu z trzeciej części Wiedźmina, tylko z drugiej, o ile się nie mylę. Jest też Pryszcilla. Szczerze mówiąc, jestem strasznie szczęśliwa, że bardzo ją polubiłam ją bardzo i myślę, że to jest taka idealna wybranka dla Jaskra. Jakby on potrzebuje osoby, którą będzie się przejmował i której będzie się trzymał, a Pryszcilla jak... No tak mi się wydaje, że jest dla niego bardzo ważna i potrafi go tak utrzymać w ryzach, potrafi go przy sobie zatrzymać. Może to bardziej jest odpowiednie wyrażenie. Chociaż nie wierzyłam, że ci się z nią... No, z tym pasowaniem, no, każdy ma swoją własną opinię. Ja, Jezus, ja mam nadzieję, że ja tutaj nikogo nie urażę tymi moimi wszystkimi przytykami. Ja naprawdę nie mam nic przeciwko Yennefer, nie zrozumcie mnie źle. Po prostu moje wewnętrzne odczucia mówią mi, że Geralt jest trochę, no, nie tak traktowany przez nią. O, może w ten sposób. No i tak właśnie Pryszcilla trzyma Jaskra w ryzach. Spójrzmy,
gdzie jeszcze można tutaj pójść. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie postawiła na odrobinę eksploracji. Tutaj, o ile pamiętam, znajdował się skład broni, jeżeli się wybrało tą opcję w czasie bitwy pod Kermoren. No nic tutaj nie ma. Nie wiem, czy Was interesuje ta cała eksploracja i tak dalej. No ale w każdym razie postaram się zaspokoić Waszą ciekawość, jeżeli jesteście typem takiego wszędzie muszę zajrzeć, wszystko muszę zobaczyć. Ciekawe, co jest na górze. Tutaj chyba był kiedyś pokój Trissi Geralta, chociaż pewności nie mam. Teraz stoi tutaj wino. Jakieś inne beczki. Tak w ogóle to jeszcze raz, mam nadzieję, że już ostatni w tym odcinku, nawiążę do tego całego romansu Geralta z dziewczynami. Otóż przechodziłam tą grę teraz po raz piąty i wybrałam opcję pierwszy raz w sumie tego całego trójkąciku, że tak powiem. I przechodząc później dodatek Serca z Kamienia, ja byłam pod wrażeniem Shani. Ja chyba jej nigdy tak nie doceniałam, ale sobie tak pomyślałam teraz, że ona mogłaby być naprawdę doskonałą kandydatką na żonę, czy dziewczynę, czy kochankę Geralta. Taką prawdziwą, wiecie, taką na zawsze, bo on chyba potrzebuje trochę odpoczynku od tych wszystkich czarodziejek. Zawsze były te czarodziejki, zawsze nim manipulowały, mąciły mu w głowie, knuły intrygi. Czy nie sądzicie, że Shani jest taką kochającą osobą, która dałaby mu naprawdę chwilę wytchnienia od tego wszystkiego? Bo jego samo życie, tak znacie wszyscy jego perypetie, jest dosyć takie burzliwe i dużo się w jego życiu dzieje. I jeszcze dodatkowo on jest zawsze wplątany w te wszystkie sprawy związane z tymi czarodziejkami, no bo one nie są takie normalne jak inne są. To są inne kobiety, jeżeli mogę to tak ująć. Chyba już możemy porozmawiać ze Skellem, tak abstrahując. Tak, wszystko już mówiła. Aha, czyli udajemy się po prostu na polowanie. Dobrze, na czym skończyłam? Na Shani, tak? Dobrze mówię? Bo tak. I zrobiło mi się przykro, jak się okazało, że nie można dalej z nią romansować ani nic więcej. To było takie po prostu nie fair w stosunku do niej i do niego i na to nie zasługiwali. Dobrze, ja chyba już będę kończyła ten odcinek. On i tak już jest przydługi. Ja oczywiście czekam na komentarze, o ile jakiekolwiek się pojawią, no bo jak widzicie, jestem takim małym jeszcze kanałem na YouTubie. Robię to wszystko raczej bardziej z pasji, nie po to, żeby, nie wiem, nie wiadomo mieć ile wyświetleń, nie wiadomo czego. Po prostu sprawia mi tą dużą radość, że nawet znajdzie się jakaś jedna osoba, która to zobaczy i może się jej to spodoba. Więc jeżeli Ci się podobało, to możesz zostawić suba i łapkę w górę. Nie namawiam, oczywiście. I mam nadzieję, że zobaczymy się, usłyszymy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Pa!